This war for the Atlas is a war for our sanity. A war for our world. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Path of Exiles. Z tej strony oczywiście Bartul. Moi drodzy, znajdujemy się tutaj w lokacji Solaris Temple, więc zaczynamy dokładnie w tym momencie, w którym skończyliśmy poprzedni materiał. Zapraszam serdecznie. Przesiadłem się na miecz, na broń dwuręczną. Teraz bagatela zadaje aż 590 obrażeń. Jeszcze w poprzednim materiale, gdy władałem bronią jednoręczną, to obrażenia były na poziomie 200-250, tego co pamiętam. Także teraz jest zdecydowanie poprawa, aczkolwiek nie mamy tarczy i przez to też nie możemy zakładać tam kamieni. O kurde. Co to za stado? Rzuciło się na mnie jak pies na kiełbasę. O, mamy checkpointa, ładnie. A szybciej chodzimy, dobra. Blokowałem sobie waypointa. Tutaj tak troszeczkę trąci mitologią grecką. Ta lokacja troszkę podobna do Titan Quest. Silver coin? A, to jest ten. My jesteśmy tutaj. Tu też jeszcze coś jest, więc nie wiem czasem, czy nie będziemy musieli się wrócić. Ale tam przejścia nie było przecież. Dobra, mniejsza z tym. Tutaj widzę, mamy dwa poziomy chyba tej świątyni, więc w sumie dobrze. Bosik mały. W sumie to dwóch naraz. Or Knight Sword 26 do 43 dwuręczny, 28 do 52 jednoręczny. Ale tak się składa, że my mamy topór, który zadaje 57 do 96 obrażeń. Więc jest troszkę różnica. Znowu to Alva, ja pierdziu. Ah, there you are. Ready to revisit the past? Workshop. The more you kill, the more you change my map. Tutaj musimy. And the closer we get to finding the temple in the present day. Tutaj musimy uderzyć. Time to go. Na południe. O kurde, to już ugrałem. Matko i córko. No nie udało się. 38 do 58 to słabiutki ten miecz jest. Kurde, ciężko tam do cholery jest. Kurde, Bela. Grać nie potrafię, tyle. Trzy pierścienie to na sprzedaż pójdą. Kurde, nie wyszło, znowu nie wyszło. Dobra, tutaj mamy niespodziankę. Wam powiem, że niepotrzebnie zbieram w ogóle te przedmioty, bo mamy już tych, w zamian otrzymujemy jakieś takie różne dziwne rzeczy, dziwne przedmioty. Aha, bo drugi poziom to będzie tam, dobra.
taki drugi poziom, że gramy na tym samym lewerze. Zdaje się. I teraz gra nas przeniesie na ten sam poziom płaszczyzny chyba. Już raz tak było, trochę to jest takie dziwne. Bo niby tutaj schodzimy schodami na dół. Chociaż tutaj. No, troszkę takie dziwne, bo... O kurde. Wow. Co to wypadło? O wow. O wow. Coś magicznego. Armor 50. 46 dexterity increase attack speed increase evasion rating. Psychological damage damage. To takie średnie to wypadło nam, powiem. I to jeszcze ma się. No właśnie. Czego tego nie mam założonego. W sumie tu wszystkie te nam powypadały. Co to jest za umiejętność? Infernal Blow. Może być. A tutaj jeszcze mamy jeden slot na. Tych meteorytów tutaj nie używałem, ale dobra, może być to. Przynajmniej nam się tutaj troszkę zwiększyła chyba celność, jak mi się wydaje. Defense 315. Dobra, niech będą te rękawice, one chyba tutaj de facto. A nawet, nie, requires level 27. To, także to są mocniejsze, dobra, niech będą. Dupy nie urywają, szału nie ma. Ale niech będzie. W sumie troszkę nie trafiłem, bo miałem już jedne rękawice takie magiczne. Jeśli chodzi o pozostałe przedmioty, no to niestety nie mamy takich pomarańczowych. Ale Dexterity chyba zwiększa nam celność i uniki. Tak się składa. Mamy za chwilę poziom 633 obrażeń. Zadajemy, no to multum. Przeciwnicy się kładą po jednym ciosie od nas. No co, chyba idziemy dalej w to, nie? Tutaj mamy dwuręczną broń. To jest topór. 633. 655. Obrażeń. Chyba tylko raz mi się udało otworzyć tutaj przejście do świątyni, ale. Ah, there you are. Ready to revisit the past? The more you kill, the more you change my map. And the closer. Time to go. Hello. Tak się składa, że tu mamy wszystko pootwierane.
Dupa blada. Załatwiają mnie tam kurde jak chcą. Według mnie to tam jest troszkę za mało czasu, żeby kurde sobie tutaj... Może nie na spokojnie, ale... Żeby to ogarnąć. Dziesięć sekund mam. Wiem, że zdobywa się czas za zabijanie potworów, ale to jest zdecydowanie za mało tam, żeby coś zrobić. Troszkę tak trochę pędzę przed siebie, ale... Miałem czasem, czy się nie będę musiał wrócić. Chyba, że się tu połączymy z przejściem, to byłoby fajnie. Ej, kolejny checkpoint. Wow, a tu gdzie to przejście jest? Eternal Laboratory. Dyla. You are not a cockroach. Strange. Inundated with cockroaches I am. Black ones, four limbs, nasty, spiky things. Are you spiky? If so, my ribbons will pluck your spines. Malachi liked spines. Liked my spine. Pretty spine. Bejeweled and bountiful. Enough to make an empire weep. Do you weep, not a cockroach? I do. Tears are infinite. Why, on this very day, I found a new reason to cry. What is that you have, not a cockroach? My ribbon spool. As black. O kurde, 20 siły, stręczność, inteligencja. Weźmy to. The cockroaches will come again. They want the twist. That cockroach emperor. The other bugs shout his name. Revisius. Cross the river, squash the emperor cockroach in his nest. The bridge. It is barricaded. That spawns a tricky question. Questions, questions. I ask too many questions. It has told me so. I asked where it all went, our feculence. I like you. A dash of arcana. It's the most explosive. I loved Malachi. I loved Malachi. Leave me, not a cockroach. Zobaczmy, czy to się tutaj w jakiś sposób zmieni. Mniejsze obrażenia będziemy mieć. To po pierwsze. Tutaj daje nam inteligencji jeszcze trochę, a inteligencja daje nam manę. 287. 295. Obrażenia mamy mniejsze. Tylko tu mamy increased spell damage. All elemental resistance. To też jest fajne. Tu mamy co prawda ten pancerz, nam się zwiększa. 315, 192. Dobra, niestety przedmiot wypadł gorszy. Travel to Severs. Travel to Imperial Gardens. Travel to Ebony Barracks. Zaraz tam pójdziemy, ale jeszcze tutaj muszę do końca zwiedzić tą mapkę. Myślę, że tu z kimś powalczymy, a tu nic. Lipa straszna. De facto. Kurczę.
Nie trafiłem, bo myślałem, że będziemy tutaj. Przyszedłem po prostu ścieżką główną, a chciałem tutaj wszystko dokładnie przejrzeć, ale nie wiem, czy warto w ogóle tam wracać, ale dobra, już tu jestem i tyle przeszedłem, to wrócimy tutaj, później wytnę tą podróż powrotną, żebyśmy nie musieli czekać. Tutaj jeszcze coś mamy, ale bardzo malutkie te dwa poziomiki, takie króciutkie, dosłownie na 3 minuty 4. To jest troszkę ból, bo właśnie... Aj, no tutaj nic nie ma. Dobra, wracamy się z powrotem. Tutaj jeszcze mamy coś do przeczytania. Pretty as porcelain, but her mouth spins like the potter's wheel. That's how I once described Diala. Yet on this day, my lady is as ravishing as a nightmare, radiant as the fullest moon. Diala is my gemling queen, and we shall rule side by side over the world that will soon come to be. Aj, co to kurde jest tutaj? I awoke, feverish and barely conscious, I set to drawing these maps through the sable hours. By morning my fingers ached, my eyes burned, yet still I found no rest. The reverie commanded its reward. The reverie device now tear down the walls that imprison the mind. That is what the gems do. That is their true virtue. The moment my fingertips brushed the cool, silken planes of that first gem, I felt it. My skull ached, as if its contents were growing, pressing against the bone, searching for a way to break free. That night... You may go. Dobra, wiecie, to tutaj chyba więcej nic nie mamy do roboty. Wracamy się. Jeszcze tutaj sobie coś sprawdzę. Mapka. Dobra, to mnie tutaj gra kieruje, a to mnie kieruje do servers, po to, żeby przejść chyba tą ścieżką. Aha, bo mamy teraz tutaj lampion jakiś taki, który na pewno tworzy przejście. Okej, okay, wracamy do kanałów. I co, moi drodzy, powoli, powoli chyba będziemy kończyć trzeci akt. Czy coś jeszcze tutaj będzie, nie wiem. Oprócz tych tutaj dwóch lokacji, które jeszcze zostały. Chyba nie wiem, czy czasem i tędy nie przejdziemy, będzie szybciej. No, widzicie coś tu? Proszę bardzo. Odblokowaliśmy sobie przejście. Dobra, to od razu tam idziemy. Prawdopodobnie ta ścieżka tutaj będzie dosyć długa. A, już? Bony Barracks. Okej. Okay. Szybko to leci wszystko. Ale fakt, niektóre były takie obszary dłuższe, gdzie właśnie spędziliśmy więcej jak 15 minut. A my jesteśmy, moi drodzy, już tutaj właśnie. Tu żeśmy sobie ten skrót odblokowali. A, tu jednak jeszcze są dwie lokacje oprócz tego. Czas trochę pozwiedzać. 29 level tu jest wymagany, więc całkiem, całkiem. The Gem Genteel are an infestation. They are the Monkey King's fleas that drink of your lifeblood. Crush them in your work-forged hands.
Jestem ciekawy, gdzie się będzie odbywał czwarty akt. Ale tutaj widać tak po tej mapie, przynajmniej ja tak zauważyłem, że te dwa pierwsze akty były robione na samym początku, a tutaj ta mapka się troszeczkę różni już tym wyglądem. Inaczej jest zrobiona, więc przypuszczam, że to troszkę później zostało zrobione. No tutaj producent de facto te rozdziały to tak stopniowo udostępniał. Podobno wszystkich jest 10, nie wiem czy to jest prawda. Tutaj tak sądząc po tym, to może by się i 10 zmieściło, ja wiem. Jak na razie przeciwnicy tutaj nie robią nam pod górkę. Jest dosyć łatwo, bym powiedział nawet. Dobra, to bo tu zejście na dół. Przypijam się tego jednego czaru, który mamy, który nazywa się Ground Slam, ale powiem wam, że to chyba jest tak na razie najlepszy skill, jaki miałem. Impala Gardens to jest miejscówka opcjonalna i pewnie zaraz tam się udamy. Chociaż pewnie jak się tutaj wrócimy, to cała mapa znowu się zrestartuje. Kill General Gravicus. Znowu Alva, no kurde, co ona tak nas nachodzi. There you are, ready to revisit the past. Banquet the more you kill, the more you change. It's Dobra. Time. Greetings. Jest on the passage. Jest! Wow! Udało mi się otworzyć kolejne przejście. Widzicie? Spoko, tutaj jeszcze by się przydało coś odblokować. Wow! Udało się tym razem. Jakiś kamyczek. W zasadzie te kamyki to nie wiem do czego służą. Szczerze powiedziawszy, bo je nie można zakładać. O, 95. No, to tylko jeden slot. No. Dobra, wracamy się do opcjonalnej lokacji Imperial Gardens. Mamy jeszcze troszkę czasu. Jest to lokacja opcjonalna. Być może tutaj trzymamy jakieś osiągnięcie na Steamie. Do tej pory, gdy eksplorowaliśmy lokacje te poboczne, to coś nam tam wpadało. O kurde, długi loading, to przypuszczam, że duża mapa tutaj będzie. A widzicie, mamy tutaj oczyścić tą lokację z
potworków. Dobra. Oczyścimy tutaj wszystko z tego pałataństwa. O kurde, tutaj aż mamy dwa przejścia. Ej, to chyba się wracam. Albo nie, dobra, gramy dalej. Oczyścimy tą lokację i najwyżej sobie skończymy. Nie wiem jak tam z naszym czasem, 25 minuta dopiero. Się gra naprawdę bardzo przyjemnie. Tutaj jeszcze wychodzi, producent wypuszcza taki dodatek dosyć ciekawy, bo oglądałem filmik i on opisuje taką sytuację, gdzie gramy w kopalni, jest bardzo ciemno i musimy podążać za takim wózeczkiem, który daje światło. W momencie, kiedy przez dłuższy czas będziemy w mroku, giniemy. Dodatek się jakoś tam nazywa, ale już nie pamiętam. Oczywiście moglibyśmy w to zagrać, ale nie wiem czasem, czy nasza postać nie jest za słaba na to. Więc na razie tutaj będziemy kontynuować naszą przygodę w tych aktach. To też potworki mają 30 level. Duża ta lokacja, trzeba przyznać. Bardzo duża. Musimy ją oczyścić całą. Szczerze powiedziawszy, to lecę przed siebie. No, tutaj żadnego punktu odniesienia nie ma. Belaka, mapa olbrzymia. Uhuhu. Żeby ją oczyścić całą.
tutaj naprawdę zajmie. O, dobra, łączymy się chyba, tak? Fajnie by było, gdybyśmy się połączyli. Jest, chyba się połączyłem. Teraz może tutaj pójdziemy. A, ten dodatek, który będzie oferowany, albo już jest oferowany, bo nawet nie sprawdzałem tego dokładnie. Po prostu nigdy się nie kończy. Także te poziomy, które przemieszczamy w tym dodatku, po prostu się nie kończą. Ej, ta mapa jest taka olbrzymia, że ja pierdziu. Kto tu jest? Locked door. Door is locked. Cholera. Dobra, tutaj mapkę żebyśmy sobie odkryli kawałek, ale... nie wiem, czy tu jest checkpoint. Chyba nie ma. I najgorsze jest to, że właśnie nie mamy czegoś tam, co pozwoli nam otworzyć te drzwi. I przypuszczam, że ja tutaj będę musiał się wracać. Masakra. Nie mamy miejsca, mówisz? No nie mamy. Dobra, wróćmy się do miasta. Sprzedamy te graty. Kurde, 33 minuta i jeszcze tutaj nam trochę tego obszaru zostało do zwiedzenia. Co to guzma za ten? Fajne. No ja takich rzeczy nie mam niestety. Nie. Nie bawię się tutaj w zakup przedmiotów na rynku. Czekajcie, bo tu jeszcze były te pierścionki. Do sprzedania. No. Nie wiem, po co ja to wszystko w ogóle zbieram, tak prawdę powiedziawszy, ale już dobra, niech będzie. Tam jakiś kolejny kamyk, którego nie mogę użyć. Jeżeli macie jakieś info co do tego, jak to aktywować, to byłbym bardzo wdzięczny. Nie wiem, jak te kamyki przypisać. Mamy już trzy przedmioty takie stricte magiczne, legendarne, czy jak to tam zwał. Trzy takie karty. Nie wiem, do czego to służy. Są jakieś kamyki, tylko nie wiem, gdzie się zakłada. Tak szczerze powiedziawszy. Imperial Gardens. Dobra. Musimy dokończyć tą lokację całą.
No to teraz na północ pójdziemy. O, waypoint. Duży ten obszar, trzeba przyznać. Kurde, i jeszcze, i dalej, i dalej. Kurde, pieczone. Końca nie widać. Library, tak? No chyba to następnym razem. Travel to Ebony Barracks. To jest... Aha, tutaj. Ciekawe, czy nam się uda oczyścić tą okolicę z wszystkich potworów. Wątpię, ale będziemy próbować. Ja pięcioka mapa, no nie wierzę. Naprawdę. No idź, idź, nie wal w ziemię jak głupi. Ale tu mamy chyba jakieś magiczne przejście. A leader cannot simply stride forward into the future and expect his people to be able to follow. A leader must look over his shoulder so that he can witness and understand the consequences of the path he has chosen. To ensure that his people are still with him, to ensure that he has not become lost. An emperor must know precisely where he stands. A, tutaj mamy labirynt. A nie, to jest powrotny labirynt. Dobra. Kurczę, 39 minuta, przydałby się kończyć materiał. A tu jeszcze końca nie widać. Cholerka. Pojedyncze niedobitki zostały. Jak ja tu wszystkich wytukę? No bez szans, żebym tutaj wszystkich znalazł.
Travel to Sarn Encampment. Lord's Labyrinth. Aha. A nie, to chyba nie musimy wszystkich zabijać. A, full armor. Co to jest? Śliwka? Travel to Sarn Encampment, travel to the docks, travel to Ebony Barracks. Wow, 655. Aaaa, bo tu mam umiejętności, 721. Dobra, ile dana umiejętność się zadaje obrażeń? 743. Mam jakąś śliwkę. Super. Dobra, moi drodzy, jak tutaj się sytuacja klaruje z tym obszarem? Tutaj jeszcze coś zostało, dobra. Musimy wrócić na południe. Jeszcze parę minutek musicie wytrzymać. Mamy w sumie trzy zadania rozpoczęte. To jest zamknięte? Nie, to jest otwarte. Just in time. Ah, there you are. Ready to revisit the past? Sparring room. Musimy... The more you kill, the more you change my map. And the closer we get to finding the temple in the present day. No tutaj musimy... Let's go. Odblokować sobie południowe przejście. Return to Itama. Cholera, tego kamyka. Tu to jest. Good job. Emperor Locks. Coś tam ciekawego wypadło. Wow. Okej, moi drodzy, mapkę mamy całą odkrytą. Co z tego, że mam to odblokowane? Jak to mam zamknięte, dobra. Moi drodzy, ja się z wami żegnam, to byłoby na tyle w tym materiale. Dzięki za uwagę, moi drodzy, trzymajcie się ciepło, hej, hej, hej.